Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym. Sam nie wiem, kim bym był, chyba bym kombinował coś. Za 15 lat będę bardziej okrągły. Za granicą kibicuję. Atromitos Ateny. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Denis Bergkamp. Nikt mnie nie pokona w łowieniu sandaczy na Solinie. Byłem z siebie dumny, gdy pierwszy raz dostałem powołanie na mecz w Ruchu Chorzów od trenera Julka Wyrobka. Ostatnio śniło mi się. Ktoś mi nagadał o powrocie na boisko i zrzemnąłem się w domu i śniło mi się, że siedzę i piję kawę z Ronaldo i ustalam taktykę na mecz. No. Po meczu lubiłem usiąść, dobrze zjeść, napić się drinka i iść późno spać. W Ekstraklasie lubię, nie lubię w Ekstraklasie, normalnie lubię wszystko. Komentarz świetny, komentatorów najbardziej. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Pokojówka z jednego hoteli, w których byliśmy, jak weszła do pokoju i widziała rozebranego Angelo Iga i Mauro Cantoro tylko z gazetą na buzi. Kultowy tekst szatni piłkarskiej. To myślę, że tu trener Smuda, jak zobaczył Arka Głowackiego po robie i to tam gdzieś utkwiło i często tego używaliśmy, a brzmiało to głowa, jaki ty jest spuchniony. Najlepszy piłkarz Ekstraklasy. No, mieliśmy taką paczkę, że chyba bym kogoś obraził w tej Wiśle, jakbym nie wyróżnił. Arek Głowacki. Na imprezach bryluje, brylował. Pamiętacie takiego Nikola? Na pewno pamiętacie Nikolę. Największy spóźnialski? No to Niko, bo jak był na imprezach, to się spóźniał. Najdłużej pod prysznicem, przed lustrem. No, może jakiegoś trenera wciągniemy, bo jeszcze nie było. Dragomir Okuka. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. Jezu, ile tego było. Najbardziej pamiętna bura w szatni. Trener Kasperczak do mnie po jednym z meczów, gdzie chyba graliśmy z Amiką w rąki i uciekł mi Marek Zięczuk. No, tylko tak dosadnie mi powiedział, Basiu, ty nie komentuj, on ci po prostu uciekł. Największą tremę miałem, gdy pojechałem na pierwszy wywiad telewizyjny, mając 18 lat, u takiego świetnego komentatora, naszego redaktora, pana Zydorowicza do Katowic. Dziękuję serdecznie.